Hej, witamy w programie Pawilon. Przed Wami Paweł i Ilona. Dziś w programie puścimy Państwu dwa kawałki jednego z polskich młodych zespołów, który gra naprawdę mocną muzykę metalową. Zespół nazywa się Machina, a także... No i jak zawsze będziemy mieli gościa, członka znanego death metalowego zespołu, o nazwie, w której nie jestem w stanie wymówić. To nie jest, ta nazwa jest po łacinie. Z tego, co wiem od naszego gościa, który jest tutaj z nami w studio, jest to nazwa, która brzmi coś jak spuścizna szatana. Czy to prawda? To była ta nazwa? Nie, on się chciał tylko z nami przywitać. Aha, witamy pana serdecznie. A nazwa brzmi... Aha. Okej. Okay. To wszystko jasne. Okej. Okay. Zapraszamy na pierwszą piosenkę zespołu Machina pod tytułem Riot. Inside.
Słuchaliście piosenki zespołu Machina pod tytułem Riot, a teraz? A teraz nasz gość chciałby zaprezentować nam fragmenty ze swoich dwóch najnowszych piosenek. Pierwszy tytuł nosi nazwę... Dobrze, a drugi? Obie piosenki, z tego co wiem, to obie piosenki będą dostępne w całości na pańskiej nowej płycie, czy to prawda? Okej. Okay. Zawiało chłodem. Chłodem? Ja tam poczułem jego śniadanie. Okej. Okay. Zapraszamy. Zastanawiam się, czy ktokolwiek rozumiał treść tej piosenki. No ja rozumiem. Żartujesz, zrozumiałaś coś z tego? Oczywiście, jest to piękny tekst. Pewnego razu, gdy tańczył na łące wśród leśnych zwierząt, ukazała mu się piękna dziewczyna i od tamtej pory tańczą na różnych łąkach świata. Tak, tyle co udało mi się z tego wyłapać, no. No tak, to była tylko jedna zwrotka. No jakieś 90%. Rozumiem. No reszta to no, była muzyka przecież. No później jest refren, no. No tak, a co jest w refrenie? No nie wiem, no jak zaśpiewa jeszcze refren, to ci przetłumaczę. Aha, rozumiem. Znaczy nie dobiliśmy do refrenu. No nie, jeszcze nie. To może było ciężko stwierdzić. To może jednak tą drugą piosenkę teraz, co? No pewnie, dobrze, oczywiście. Tak. Czy nasz gość jest gotowy, żeby zaśpiewać drugą piosenkę? Burdyna! Ili? Teraz. Okej. Okay. Zapraszam. Okej, okay, to było kolejne rewelacyjne wykonanie naszego gościa. Ili, czy mogłabyś nam powiedzieć, o czym jest ta piosenka? No, jak sam słyszałeś, jest kolosalna różnica w tych dwóch piosenkach. Inne brzmienie, inny tekst, to jest smutna piosenka. Tutaj, balada. Tutaj, tak, to akurat ten refren opowiada o jego matce, która śpiewała w chórze kościelnym i była dla niego inspiracją do napisania tej właśnie pięknej chrześcijańskiej ballady. Chrześcijańskiej ballady? Tak. Okej. Okay. Mi się podobał. Okej, okay, myślę, że Państwo, tak samo jak ja, potrzebują teraz przerwy, także zapraszam na przerwę. Phoenix FM 92.5.
Słuchaliście Państwo piosenki pod tytułem Syk zespołu Machina. Nie zasypiaj. Nie zasypiam, jestem troszkę zmęczony. Tym brzmieniem mocnym? Wiesz, mam wrażenie, że to jest jednak nie dla mnie. Ja chyba będę musiał wrócić do domu i puścić sobie Weekend, Ona tu jest i tańczy dla mnie, tak żeby się odtruć. No nie wiem jak dla ciebie, ale to jest akurat muzyka idealnie dla mnie. Okej, okay, to tłumaczy ten wytatuowany drut kolczasty na twoich plecach. On jest wytatuowany, on jest prawdziwy. Aha! Czyli implant. Zobacz. Jezu. Fajne, nie? Jestem... Robi wrażenie, ha? Myślę, że to jest infekcja. Infekcja? Czego? A teraz czeka na nas lista, metalowa lista pawilonu. Nagrania wybierała dla was specjalnie Ilona, gdyż jest fanką tematu. Także Ili, jakie mamy nagrania? Pierwszą piosenką jest Motorhead Ace of Spades. Zapraszam. Słuchaliście Motorhead, piosenki pod tytułem Ace of Spades, a teraz, Ili, następna ulubiona piosenka? Okej, okay, a po ludzku? 5 Minutes Alone, Pantery. Okej, okay, zapraszam. Okej, okay, słuchaliście Państwo 5 Minutes Alone zespołu Pantera. Dobra, Ili, następna piosenka. Tylko proszę, coś łagodnego, nie daj to mi teraz ty powiedz, no patrz, jaki fajny tytuł. Myślisz, że to będzie dobre? No dobra, zapowiada się ciekawie. Zespół, czy wokalista właściwie nazywa się Rob Zombie i piosenka to Living Dead Girl. O mój Boże. Też tak wyglądasz. Powiedziała ta z drutem w kolczastym w plecach. Zapraszamy.
the stage is only one throw away to bring the giant down. Beyond the streams, amateur things, we're the ones that put on the devil's wings. Słuchaliście Rob Zombie'ego w piosence Living Dead Girl, a teraz następna piosenka to... Metallica. O Boże, nareszcie coś, co znam! Metallica w piosence Fuel. Czy to jakaś twoja ulubiona piosenka? Nie. Jest za lekka. Za lekka. Tak. Dlatego może ją przeżyję. Zapraszamy. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. No, nareszcie coś, co byłem w stanie przetrawić, to było... Pojawił się uśmiech na twojej twarzy. Uśmiech, bo poczułem ulgę już, jakby ktoś zdjął ołowiany beret z mojej głowy i przestał w niego walić baseballem. Dobra, teraz ta piosenka, to była, słuchaliście państwo Metallica, piosenka pod tytułem Fuel, a teraz następna piosenka, która, miejmy nadzieję, będzie też łagodna, zespół Gojira i Le Fond Sauvage. Zapraszamy. To wszystkie piosenki z naszej dzisiejszej metalowej listy pawilonu, a teraz kilka pytań dla naszego gościa. Drogi gościu, jakie są twoje plany na przyszłość? Okej, Ili? No, powiedział, że właśnie zamierza wydać płytę.
Okej, a plany może na najbliższe koncerty lub trasę koncertową? I licz, mogłabyś przetłumaczyć? Oczywiście, że tak. Koncerty są zależne od tego, czy ich agent podpisze kontrakt ze sponsorami na następną trasę koncertową, ale generalnie już się nie może doczekać. Czyli najbliższa trasa koncertowa będzie wkrótce. Czy to będzie trasa koncertowa promująca płytę? Jak zrozumiałeś, potwierdził. Aha, rozumiem. Kapłem się potem, że kiwnął głową. Dobrze, no to... Odganiał muchy. Aha, no dobra. Ale rzeczywiście potwierdził, także wiesz. No, dobrze. Dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi, było nam bardzo miło. No, też chciałem podziękować wam, ale muszę powiedzieć, że to był pierwszy mój występ tutaj w radiu i trochę się jeszcze wstydziłem, ale uczę się dopiero tego growlowania i jeszcze mi nie wychodzi za dobrze. O mój Boże, przemówił. Cud! Ja nie wiem, ale nic nie zrozumiałam, co on powiedział. Czekaj, jakby to było z jego na nasze, z twojego na nasze? Nie no, wstydził się? No, trema go zjadała. A nie wyglądał. No nie? Taki duży chłopak. Kamuflaż. Zapraszamy na reklamę. 92.5 Phoenix FM Community Radio for Dublin 15. We cover all matters of Dublin 15. 92.5 Phoenix FM Radio from people for people. We're owned by the community to serve its members. 92.5 Phoenix FM. Truly yours. Radio. Truly yours. Radio. Witamy po przerwie, a teraz czas na newsy. Powiedz Państwo o newsach. Tak, w ramach newsów mamy dla Państwa właściwie nowość, nowy dobytek naszego programu. Dziewczyna o imieniu Samantha, która będzie naszym korespondentem. Będzie pojawiać się na wszelkiego rodzaju... wydarzeniach kulturalnych. Dokładnie, galeriach, muzeach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, etc. etc. Operach. Opery, tak. Bardzo dobre wydarzenia. Będzie chodzić wszędzie tam, gdzie my nie możemy, czyli gdzie diabeł nie może, tam Samantę pośle. Będzie przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi oraz będzie relacjonować dla nas wydarzenia, o których... Na żywo! Bardziej lub mniej, raczej mniej, ale na żywo. Będzie przeprowadzać dla nas właśnie te relacje. Także serdecznie pozdrawiamy Samantę, której nie ma tak, dzisiaj pozdrawiamy. Z nami. Samanta, cześć! Cześć, cześć! Wielki aplauz dla Samanty wszyscy! Tak na zachętę i mam nadzieję, że w następnym odcinku spotkamy się już wszyscy w komplecie lub będziemy mieli dla Państwa pierwszą relację od naszej nowej korespondentki. A teraz żegnamy się z Państwem? Ja się tam pożegnam. Może pożegnamy się ulubioną piosenką naszego... tak, naszego, to jest świetny pomysł. Tak, naszego gościa. Nasz gość, gdy był z nami za kulisami i się przygotowywał do występu, podzielił się z nami wyznaniem, że ma ulubioną piosenkę. I o dziwo jest dzięki to piosenka... Dzięki której zaczął swoją twórczość. Jest piosenka Lady Gagi. On bardzo jest zainspirowany Lady Gagą. Ale to puścimy Państwu wersję, którą on nam przedstawił. Wersję, którą on zaśpiewał. To jest jego cover, jego tribute w stronę Lady Gagi. Także zapraszamy. Just blaze, full of blue.
No mi garibat polka wejs. Everybody, everybody, no mi garibat.